To jest z niemowlakiem. Co należy wziąć, jak należy się przygotować, aby nie trzeba było biegać po sklepach. Musimy o tym pamiętać, że nie zawsze mamy możliwość wyprania i musimy o tym pamiętać, że jadąc z dzieckiem trzeba tych rzeczy troszeczkę zabrać, tak? No bo wiadomo, dziecko często się przebiera, czasami ulewa, więc to jest konieczność. My samochodem wręcz koniecznością jest zabrać taki śpiworek z wycięciem na pasy po to, aby nie przewozić dziecka w grubych okrycach wierzchnich, no bo po prostu jest to niebezpieczne, tak? Dodatkowo takim must have jest wzięcie swojego ręcznika dla dziecka. Wiadomo, fotelowe są, ale to swoje, to swoje. I kocyka, żeby swobodnie dziecko sobie położyć na przykład na łóżku, a nie martwić się, że jest, nie wiem, pościel wyprana w jakichś chemicznych środkach. Warto wziąć swój kocyk. A co zabrać z ubrań dla naszego dziecka? My proponujemy tak. Bodziaki z długim i z krótkim rękawem warto mieć, jeżeli w hotelu będzie bardzo ciepło. Spodnie, peterki, buciki, jeden mi uciekł, słuchajcie, już na podróż się szykuję. Wiadomo, czapeczki, kurteczki, kombinezony, warto wziąć dwa, dlatego że no, gdy będzie dziecko ulewać, no ciężko będzie to wybrać, tak? Często na wakacjach nie mamy tej możliwości, aby swobodnie prać. A ile zabrać tych ciuszków? Pamiętajcie, że lepiej wziąć zapasem, dlatego że często dziecko przebieramy, często dziecko się może pobrudzić podczas jedzenia czy podczas po prostu zabawy, więc warto wziąć przynajmniej jeden dziennie, jeden na dzień, tak, żeby swobodnie dziecko przebierać. Pamiętajcie, że ferie, wakacje z dziećmi mają być dla Was odpoczynkiem, nie taką tyradą, więc odpoczywajcie po prostu, tak? Bo to jest najważniejsze, po to jedziecie.